to dwa telefony z Androidem One, które kosztują obecnie około 1000 zł. Mowa o Xiaomi Mi A3 oraz Motorola One Action. Sprawdzam, który z nich sprawia się lepiej w codziennym użytkowaniu i który ma lepsze, unikatowe funkcje. Michał Mielnik, zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o jakość wykonania, punkt przyznaje Xiaomi Mi A3 głównie z powodu tego, że mamy tutaj do czynienia ze szkłem Gorilla 5 generacji z przodu i z tyłu i mamy też nieco lepszą metalową ramkę w przypadku Motorola One Action, wszystko jest plastikowe. Mamy tutaj też mały problem z tacką na karty SIM, bowiem ona jest dość ruchoma, ja cały czas mogę sobie nią klikać i nie wydaje mi się, by było to rozwiązanie dość solidne i wytrzymało ono próbę czasu, ale na przykład One Action, aparaty, które tam są, nie odstają tak bardzo jak w przypadku Xiaomi, więc to warto mieć na uwadze, ale Xiaomi dodaje też nieco lepsze etui, więc powiedzmy, że to się trochę równoważy. Natomiast jeśli chodzi o przód, no to tutaj wydaje mi się, że estetycznie wygląda to, co jest w Xiaomi, przede wszystkim dlatego, że mamy niewielkie wcięcie u góry, a wcięcie tutaj okrągłe, które zastosowano w One Action, jest całkiem spore i no trzeba przyznać, że ono odbiera trochę wrażeń wizualnych temu telefonowi, który swoją drogą ma całkiem symetryczne ramki, trochę bardziej symetryczne niż w Xiaomi, no ale jednak mimo wszystko troszkę lepiej wygląda to w Xiaomi. Mamy oczywiście tutaj gniazda słuchawkowe, mamy też porty USB typu C na dole. Xiaomi ma dwie maskownice, ale tak naprawdę głośnik jest mono, podobnie jak Motorola One Action, też mamy głośnik mono. No i obydwie bryły są nawet dość lekkie, jak na swoje wymiary, natomiast też trzeba przyznać, że Xiaomi nie będzie trzymało się aż tak wygodnie, dlatego że jest trochę szersze. Motorola jest z kolei dłuższa i tutaj na przykład nie dostajemy żadnej funkcji systemowej, która pozwalałaby nam łatwiej ściągać pasek powiadomień, więc kwestie czysto ergonomiczne zależą od rozmiaru waszej ręki i dłoni oczywiście, natomiast myślę, że Xiaomi lepiej trzyma się w dłoni też przez to, że właśnie mamy szkło, a nie plastik. Niby ta sama cena, ale zupełnie inne ekrany. W przypadku Motorola mamy matrycę LCD z rozdzielczością Full HD Plus i proporcjami 21:9. W przypadku Xiaomi rozdzielczość to tylko HD Plus, natomiast jest to matryca Super AMOLED i są to matryce o zupełnie różnych parametrach. Jednak to, co daje się we znaki, to niższa rozdzielczość. Tutaj jest zaledwie HD Plus przy 6,088 cala i to jest odczuwalne. Niestety nie czyta się tak przyjemnie treści, zwłaszcza gdy ma się porównanie z telefonem, który ma ekran Full HD i który także obsługuje HDR. To jest w ogóle zaskoczenie, że ten telefon nie obsługuje HDR-u, ale też trzeba przyznać, że to nie jest zły ekran, więc jeżeli wybierzecie na przykład Xiaomi zamiast Motorola, to nie będziecie rozczarowani, choć ma też swoje problemy, na przykład takie jak kąty widzenia, bo gdy już odchylimy nieco telefon, to pojawia się pewna zorza, taki efekt kolorystyczny, który nie jest zbyt przyjemny, tego nie ma tutaj. W Motorola z kolei mamy problem z rogami ekranu, tam pojawiają się prześwietlenia, takie nieco ciemniejsze obszary. Jasność ekranu w Xiaomi, zarówno minimalna, jak i maksymalna, są na lepszym poziomie od tego, co oferuje Motorola One Action. Żywsze są także kolory, nawet pomimo faktu, że Motorola One Action posiada HDR, to tak naprawdę w Xiaomi widzimy te znacznie żywsze barwy. Jeśli chodzi o multimedia, to obydwa urządzenia prezentują się dość przeciętnie, głównie z powodu aplikacji, jakie znajdują się w środku, ponieważ Muzyka Play jest programem, który tak naprawdę zatrzymał się chyba parę lat temu i nie wygląda zbyt funkcjonalnie, nie oferuje też za dużo funkcji, na przykład nie ma możliwości szukania muzyki w folderach. No a jeżeli chodzi o oglądanie wideo, to obejrzymy je tak naprawdę przez aplikację zdjęcia Google i tam nie ma zbyt wielu możliwości oglądania, nie odpalimy sobie na przykład wideo w okienku pop-up. A jeśli chodzi o jakość dźwięku, to zależy z czego słuchacie, ponieważ Xiaomi Mi A3 ma obsługę kodeka aptX HD i dźwięk bezprzewodowy jest czystszy i pełniejszy. Natomiast jeżeli słuchacie muzyki ze słuchawek przez gniazdo słuchawkowe, to zdecydowanie polecam Motorola, ponieważ jej equalizer ma więcej funkcji i głębiej można wyciągnąć te partie dźwiękowe. Wyższe i niższe tony są po prostu pełniejsze i ten środek też jest przyjemniejszy, nie taki wytłumiony jak w przypadku Xiaomi. No i po prostu lepiej się tego słucha, więc punktem decydującym jest głośnik i tutaj delikatny plus dla Motorola, która jest lepsza, jest głośniejsza, podobnie jak w przypadku słuchawek, znacznie głośniejsza nawet bym powiedział. I po prostu lepiej spisuje się ten głośnik, mniej harczy, lepiej słychać te wyższe i niższe tony, nawet trochę basu tam gdzieś się znalazło, a głośnik od Xiaomi jest po prostu przeciętny. Żadne z tych urządzeń nie jest genialne, żeby nie
było. Po prostu ich możliwości są troszeczkę inne. W Motorola mamy też inteligentny korektor dźwięku Dolby, dostępny z paska powiadomień. Aby dojść do equalizera w Xiaomi Mi A3 naprawdę musiałem się namęczyć, więc ostatecznie punkt wędruje do Motorola. Pod kątem wydajności teoretycznie powinno wygrać Xiaomi Mi A3, ponieważ ma ono ekran o niższej rozdzielczości i procesor Snapdragon 665, który też jest częściej spotykaną jednostką od Exynosa 9609, który znajduje się w Motorola One Action. Jednak co się okazało w trakcie testów, to producenci niechętnie optymalizują swoje gry i aplikacje pod tego Snapdragona, a w rezultacie granie w Asphalt 9 było mordęgą, bo gra gubiła klatki i miałem gdzieś ich z 15. PUBG odpalało się z kolei na niskich ustawieniach, więc pobrałem inne gry i okazało się, że jest to problem raczej deweloperów, ale jednak mimo wszystko problem, na który uwagę będzie zwracać dużo ludzi i mam nadzieję, że ci deweloperzy to załatają. Natomiast w ogólnym działaniu obydwa telefony nie spisują się jakoś rewelacyjnie. Miałem nadzieję, że będą działały płynniej, zwłaszcza, że nie mają wielkich nakładek, nie mają narzędzi do gier, nie mają wszystkiego, co by mogło je obciążać. A jednak, aby odpalić takiego Spotify'a, trzeba poczekać 3-4 sekundy i mam wrażenie, że na przykład flagowce z ubiegłego roku zrobiłyby to po prostu szybciej. Więc nie są to urządzenia dość żwawe, ale w codziennej wydajności, jeśli chodzi o odpalanie aplikacji, które są już w systemie, lepiej spisuje się Motorola One Action, która też miała mniej problemów przy grach i ona sobie lepiej radzi z odpalaniem SMS-ów czy też kontaktów. Natomiast jeśli odpalamy aplikacje właśnie takie jak Spotify czy Facebook, które są z zewnątrz, to ciut lepiej radzi sobie Xiaomi, które też wygrało w ogólnym teście odpalania tych aplikacji. Jednak myślę, że biorąc pod uwagę ekran Full HD oraz to, że gry rzeczywiście działały znacznie płynniej na Motorola, to jej przyznam tutaj punkt. Jako że obydwa telefony są częścią projektu Android One, nie znajdziemy tutaj typowej nakładki od producenta, natomiast jedynie czysty Android z dość aktualnymi poprawkami w przypadku Xiaomi, bo te są z września i właśnie we wrześniu nagrywamy te recenzje. Natomiast w Motorola nadal mamy poprawki sierpniowe, więc czas się obudzić i czas zaktualizować ten telefon. Oczywiście dostanie on aktualizację do Androida 10, do Androida 11 także powinien dostać, więc pod tym względem powinno być w porządku. Natomiast przechodząc do ekranu blokady, mamy dwie metody odblokowania. Oczywiście za pomocą twarzy, ale też za pomocą czytnika linii papilarnych. Motorola jest z tyłu, Xiaomi jest wtopiony w ekran. No i ten z Motorola działa szybciej, jednak nie tak dużo szybciej, więc jeżeli lubicie rozwiązania pod ekranem, no to rozwiązanie Xiaomi powinno Was zadowolić, choć tutaj trzeba czasem poczekać nawet z 1,5 sekundy. Mamy też tryby Always On Display, bo w przypadku Motorola nie mamy diody powiadomień, więc on zastępuje tak jakby tę diodę, a w przypadku Xiaomi mamy ekran AMOLED, więc warto byłoby go wykorzystać. Natomiast ten tryb Always On Display lepiej spisuje się na Motorola, więcej możemy na nim podejrzeć i więcej ogólnie zobaczyć. Tylko no właśnie, jeżeli będziecie często ruszać telefonem, to skończy się to tym, że będzie on się Wam często podświetlał. A jeżeli chodzi o rozwiązania, które mamy wewnątrz systemu, no są to systemy raczej wybrakowane, bo nie ma tutaj zbyt wielu funkcji edytowania wyglądu, możemy dodać widżety, możemy dodać tapety i tak naprawdę to tyle. Większość rzeczy trzeba pobierać ze sklepu Google Play, a skoro przy tym jesteśmy, to właśnie w Motorola mam 128 GB na pliki użytkownika, a w przypadku Xiaomi tylko albo aż 64, z czego zostaje około 52 dla użytkownika, w przypadku Motorola około 115 i tak to wychodzi, że jeżeli chodzi o możliwości tego Androida, no nie ma ich dużo, ale Motorola ma parę dodatków, które sprawiają, że tak naprawdę to doświadczenie jest lepsze. Na przykład dwa proste motogesty, jeden do uruchamiania latarki, drugi do uruchomienia aparatu, no i w ten sposób jesteśmy w stanie wygodniej korzystać z tego telefonu. W Xiaomi nie ma takich rozwiązań, no i też tak naprawdę operujemy tutaj na aplikacjach, które zostały dodane przez Google. Te są lepsze bądź gorsze, aplikacja zdjęcia Google jest na przykład bardzo w porządku, ale aplikacja muzyki, o której wcześniej mówiłem, już nie za bardzo i ogólnie brakuje funkcji. Nie ma tutaj za dużo możliwości edytowania tego, jakie kolory widzimy na ekranie. Nie ma też za dużo możliwości co do dzielenia aplikacji na ekranie. Nie możemy sobie ich uruchomić w inteligentnym okienku, nie możemy ich uruchomić w dymku jak w Messengerze. Możemy tylko podzielić ekran. Nie zablokujemy też ich, gdy będziemy przesuwać właśnie do wszystkich funkcji, aby je usunąć, więc brakuje tych funkcji. Jeśli jeszcze bym wrócił do nawigacji, to tutaj warto wspomnieć, że Motorola obsługuje nawigację za pomocą jednego przycisku. W Xiaomi mamy natomiast androidowy układ z dwoma przyciskami i to, co prezentuje Motorola One Action, wydaje mi się być znacznie lepsze. W ogólnym rozrachunku
tak naprawdę nie ma tutaj diametralnych różnic, ale te kilka dodatków w Motorola One Action sprawia, że wygodniej się korzysta z tego telefonu właśnie. W przypadku modułów łączności wybrałbym zdecydowanie Motorola One Action i to nie tylko dlatego, że ma moduł NFC, którego w Xiaomi Mi A3 po prostu nie ma, ale też z powodu lepszej łączności Wi-Fi. O co chodzi? Bo miałem okazję po prostu trochę testować te telefony podczas grania i podczas przeglądania internetu i tak zwracałem uwagę, że coś jest nie tak z tym Xiaomi, że gry często krzyczą mi, że nie mają łączności Wi-Fi, mimo że siedziałem praktycznie przy routerze, więc zainstalowałem sobie speed test i co wyszło? Wyszło, że prędkość tego internetu przy pobieraniu jest średnio o 0,1 niższa niż w przypadku Motorola One Action i to mówię o paśmie 5 GHz w obydwu urządzeniach. No a jeżeli chodzi o prędkość przesyłania też informacji, też lepiej radziła sobie tutaj Motorola One Action, o kilka megabitów lepiej wysyłała te wszystkie pliki, więc telefon działał sprawnie. Jeśli chodzi zaś o połączenia, mamy tutaj hybrydowy slot na karty nano SIM, możemy włożyć kartę microSD w obydwu urządzeniach, no i jeśli chodzi o rozmowy, nie było problemu, tak naprawdę każde z tych urządzeń spisywało się dobrze. Czasem były problemy rzeczywiście, żeby trochę rozmów był słyszalny, ale nie były to jakieś wielkie kłopoty, wystarczyło wyjść po prostu z jednego pomieszczenia, przejść do innego. Natomiast jeśli chodzi o działanie innych modułów, w GPS-ie nie było większych zaskoczeń, chociaż Motorola One Action nieco szybciej odczytywała moją lokalizację i kierunek, w którym się przemieszczałem. Jeśli chodzi o Bluetooth, obydwa urządzenia nie sprawiały żadnych problemów. Obydwa urządzenia mają też radio FM, no i też tutaj warto powiedzieć właśnie o tym NFC, które Motorola One Action ma, a Xiaomi Mi A3 w dalszym ciągu po prostu w tej serii go nie ma i chyba nie będzie. Niby z tyłu obydwu urządzeń mamy po 3 aparaty, ale jednak zupełnie inne podejście do fotografii i nagrywania wideo. W Xiaomi znajdziemy 48 megapikseli z wartością przesłony 1.8 jako główny obiektyw. Taką samą wartość przesłony ma obiektyw Motorola One Action, ale ma 12 megapikseli. Oprócz tego znajdziemy tutaj kamerę, która pozwala nagrywać wideo w 117 stopniach i służy tylko i wyłącznie do nagrywania tego właśnie wideo. A w przypadku Xiaomi znajdziemy obiektyw szerokokątny 8 megapikseli z wartością przesłony 2.2, który nie tylko nagrywa filmy, ale robi także zdjęcia. Oprócz tego zdjęcia możemy też robić w trybie portretowym i posłużą nam do tego aparaty, które rozpoznają głębie. W przypadku Motorola jest to 5 megapikseli, w przypadku Xiaomi 2 megapiksele. Znajdziemy także z przodu oczywiście kamerę do selfie. W przypadku Motorola mamy 12 megapikseli z wartością przesłony 2.0. W przypadku Xiaomi Mi A3 mamy 32 megapiksele quad bayer, które też mają przesłonę 2.0, a wideo możemy nagrywać maksymalnie w 4K przy 30 klatkach na sekundę. Obydwaj producenci zaoferowali własne aplikacje do robienia zdjęć. W Xiaomi opcje sztucznej inteligencji są pokazywane na wierzchu, a w Motorola trzeba wchodzić do ustawień. Z kolei jeżeli szukamy obiektywu Google, to w Mi A3 kryje się on nieco głębiej niż w One Action. Motorola ma także więcej ustawień rozmycia oraz filtrów, a także takie tryby jak kolor spotowy, ruchome zdjęcia czy wycinek zdjęcia, w którym właśnie wycinamy daną osobę z kadru. Z tych trzech sensownie działa tylko pierwszy, a to i tak przy dużym szczęściu. Xiaomi nie ma takich bajeranckich funkcji, ale ma za to na przykład tryb nocny, którego oczywiście tutaj w przypadku Motorola nie ma. No i możemy też w Xiaomi zrobić zdjęcie w 48 megapikselach, ale tylko Motorola pozwala na robienie zdjęć w formacie RAW. Obydwa telefony kręcą slow motion, Xiaomi oferuje 240 klatek w 720p, natomiast Motorola tylko 120. Na początek zwracam uwagę, że Mi A3 z podstawowego aparatu robi zdjęcia o nieco szerszym kącie niż główna matryca One Action i fotografie z Xiaomi odznaczają się bardziej naturalną i pełniejszą głębią ostrości. Matryca Motorola przyjmuje za to więcej światła, choć obiektywnie muszę zwrócić uwagę, że nie zawsze sobie z nim radzi i pojawiają się przepalenia. Co jednak naprawia tę sytuację to HDR, który działa w bardziej zrównoważony sposób niż w Xiaomi i zachowuje naturalność, nie idąc w większą dramaturgię, więc Motorola tutaj spisuje się lepiej, no i w mniejszym stopniu agreguje kolory i cienie, po prostu widać więcej tych barw. Na co dzień obydwa telefony zachowują się bardzo dobrze, myślę, jak na tę cenę. Więcej kolorów jest na zdjęciach Motorola, jest tam także lepszy kontrast i bliższe rzeczywistości kolory. Xiaomi idzie zaś w lepszą szczegółowość i mniej szumów, co byłoby właśnie świetną informacją, gdyby nie brak zapisu zdjęć w formacie RAW. Obydwa telefony jednak przekłamują kolory przy robieniu zdjęć z asystą sztucznej inteligencji, więc tego trybu nie polecam. No i Xiaomi ma też istotną przewagę. Jest nią szeroki kąt, który tutaj zrobi zdjęcie co prawda przeciętnej jakości, ale oferuje większą elastyczność domorosłym fotografom. Oczywiście pojawia się większa ziarnistość, efekt zaszumienia, ta matryca też jest no, jednak gorszej jakości niż główna, ale no, umówmy się, że w Motorola nie zrobimy zdjęcia szerokokątnego, mimo że mamy obiektyw, który taką funkcję teoretycznie
mógłby spełniać. Natomiast przechodząc do zdjęć nocnych, detale oraz szczegółowość lepiej zachowuje Xiaomi i to nie tylko w trybie nocnym, ale i w automatycznym. W automatycznym ta przewaga nie jest tak duża, ale tryb nocny rzeczywiście uwydatnia tę przewagę i Xiaomi spisuje się po prostu lepiej i kolory także są bardziej naturalne, więc no, trzeba przyznać, że jeżeli chcecie robić zdjęcia nocne, to wybór jest tylko jeden i jest nim Xiaomi Mi A3, a tryb portretowy wygląda niezbyt atrakcyjnie na żadnym z urządzeń. Jeśli szukać pozytywów, to łatwiej je znaleźć w przypadku Mi A3. Tam lepiej odcina on postać od kadru niż w Motorola, choć w dalszym ciągu nie jest to jakoś przesadnie dobry poziom. Kosmyki włosów czy nawet elementy ubrania są czasem pomijane, ale nie aż tak mocno jak w przypadku Motorola, więc ten efekt myślę, że lepiej by było sobie chyba odpuścić w większości zdjęć, a w przypadku selfie nie ma rewelacji. W porównaniu do aparatów do selfie Xiaomi Mi A3 wygrywa z Motorola One Action głównie dzięki bardziej naturalnym kolorom. Jest tutaj też mniej przepalań, szczegółowość ostatecznie jest nieco lepsza. Twarze jednak nawet po wyłączeniu upiększania są wygładzane, a cera rozjaśniana zupełnie niepotrzebnie. Nie widać też wielkiego rozmycia między pierwszym a drugim planem, więc może w dobrym świetle te zdjęcia nadadzą się na media społecznościowe, ale już nocą zdecydowanie nie polecam próbować. Jeśli chodzi o wideo, między Xiaomi a Motorola nie ma jednoznacznego zwycięzcy. Action Cam świetnie stabilizuje i wideo jest płynne, ale jeżeli spojrzycie w rogi kadru, zobaczycie jak mocno tam wszystko się zagina i nie jest to przyjemny efekt, który może ledwo da się zauważyć na telefonie, ale jeżeli weźmiecie ten film na większy ekran, to ten efekt jest już mocno widoczny i wyjątkowo nieprzyjemny. Xiaomi nie ma natomiast takiej funkcji, za to przy 4K i 30 klatkach na sekundę utrzymuje lepsze kolory i jakość ujęć. Przede wszystkim zaś oferuje większą ostrość i lepszy autofokus, no a Motorola One Action jednak ma większe rozmycie i ta szczegółowość także jest mniejsza. Podobnie rzecz ma się przy Full HD w 60 klatkach, gdzie stabilizacja standardowego obiektu mocno szarpie obrazem, mocniej niż w Xiaomi. Jeżeli jednak porównać Action Cam do tego, co oferuje Xiaomi, no to mamy tutaj unikalną możliwość robienia bardzo płynnego wideo. No i jeżeli to jest waszym celem, to powinniście wybrać One Action. Jeżeli jednak chcecie lepszy ogólnie, fotograficznie i pod kątem wideo telefon, wybieracie Xiaomi Mi A3. Na koniec porozmawiajmy o baterii i tutaj nie ma żadnych zaskoczeń, bowiem Xiaomi z ekranem o mniejszej rozdzielczości wykonanym w technologii AMOLED i baterią 4030 mAh wygrywa z Motorola One Action, która posiada baterię 3500 mAh. Kończy się to tym, że Xiaomi chyba też jest lepiej zoptymalizowanym telefonem, bo wytrzymuje około 6 godzin na ekranie w cyklu mieszanym, czyli 20% LTE, 80% Wi-Fi, a w przypadku Motorola One Action ten wynik zbliża się raczej do 3,5 godziny i na LTE naprawdę ona bardzo szybko wcina tę baterię, więc pod tym kątem zdecydowanie lepiej wybrać Xiaomi, także też dlatego, że nie ładuje się on jakoś przesadnie dłużej. Obydwa telefony w ciągu 15 minut mają naładowane około 15% baterii, w przypadku pół godziny mają 28-29, a do pełnej baterii potrzebują aż 2 godzin i 10 minut, w końcu mają ładowarki tylko 10 W. No i tutaj też warto wziąć pod uwagę, że w Xiaomi możemy kupić sobie ładowarkę 18 W, jeżeli mamy taką potrzebę, natomiast w przypadku Motorola zostajemy z tą ładowarką, no i to ładowanie jest dość powolne, więc punkt oczywiście leci do Xiaomi. Powiem Wam, że dość trudno wybrać mi tutaj lepszy telefon, bo choć oczywiście na punkty wygrała Motorola, to Xiaomi lepiej spisuje się w takich aspektach jak aparat czy też bateria, czyli w elementach, które są ważne dla większości użytkowników. Jednak jeżeli chcecie urządzenia bardziej multimedialnego, to myślę, że warto wybrać Motorola One Action. No i też warto skorzystać z tej kamery Action Cam, obejrzeć sobie parę filmików, zobaczyć, czy Was to interesuje, bo stabilizacja jest świetna, natomiast widać, że jest to okupione efektem rybiego oka i po prostu zaginaniem tego kadru. No i też warto wziąć pod uwagę, że Motorola ma jednak dwa razy więcej pamięci, 128 GB, a tutaj mamy 64, ale też obydwa telefony rozszerzymy kartami pamięci. W ostatecznym rozrachunku myślę, że są lepsze telefony z nakładkami producenta, a Android One jest nieco wybrakowany i brakuje mu trochę innowacji, ale zobaczymy, co będzie po aktualizacji do dziesiątki. Tak czy inaczej, na ten moment, jeżeli bym miał wybierać z tych dwóch telefonów dla siebie, to chyba bym po prostu zdecydował się na Motorola One Action. Może dlatego, że jest nieco dziwniejsza, może dlatego, że ma ekran 21:9, ale po prostu wydaje się być telefonem, który bardziej jest stworzony do zabawy, a Xiaomi jest takie wypośrodkowane i nie do końca wie, co ze sobą chce zrobić. No i też tutaj w Motorola One Action mamy NFC, które przydaje się po prostu przy płatnościach zbliżeniowych. A teraz zapraszam Was do komentarzy, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi Xiaomi Mi A3 i Motorola One Action i powiedzcie też, czy Waszym zdaniem warto kupować jeszcze telefon z Androidem One w 2019 roku. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!